Ewangelia według Jana, rozdział szósty. Potem oddalił się Jezus za morze galilejskie, czyli tyberiackie. I szło za Nim wielu ludzi, bo widzieli Jego znaki, które czynił na chorych. Jezus wszedł na wzgórze i siedział tam ze swoimi uczniami. Była blisko Pascha, święto żydowskie. Wtedy Jezus zobaczył, że wielu ludzi idzie do Niego i powiedział do Filipa, Gdzie kupimy chleb, aby mogli jeść? To mówił, doświadczając go, bo sam wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, chlebów za dwieście denarów nie wystarczy dla nich, aby każdy z nich choć trochę otrzymał. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat szymona Piotra, powiedział mu: Jest tu jeden chłopczyk, ma on pięć chlebów jęczmiennych i dwie rybki, ale cóż to jest na tak wielu? Jezus zaś powiedział: Każcie ludziom usiąść. Było w tym miejscu dużo trawy, usiedli mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Wziął Jezus chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, także i z rybek, ile chcieli. Gdy się nasycili, powiedział swoim uczniom: Zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszów kawałków z pięciu chlebów jęczmiennych. Które pozostawili jedzący. Ludzie, widząc znak, który uczynił Jezus, mówili: Zaprawdę ten jest prorokiem przychodzącym na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że chcą przyjść i porwać go, aby uczynić go królem, samotnie oddalił się ponownie na górę. Gdy nastał wieczór, zeszli jego uczniowie nad morze. Wstąpiwszy do łodzi, płynęli na drugi brzeg morza do kapernaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze nie przyszedł do nich. Morze burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Przepłynąwszy około dwudziestu albo trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu oraz zbliżającego się do łodzi i się zlękli. Powiedział im. Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie wzięli go do łodzi i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. Nazajutrz ludzie stojący na drugim brzegu morza zauważyli, że tam nie było innej łódki z wyjątkiem tej, na którą jego uczniowie weszli oraz że Jezus nie wszedł ze swoimi uczniami na łódkę, ale że uczniowie jego odpłynęli sami. Przybyły również inne łódki z Tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb, za który podziękował Pan. Gdy więc ludzie zobaczyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. Znalazłszy go na drugim brzegu morza, Powiedzieli Mu, Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jezus odpowiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię Wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Trućcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu który da Wam syn człowieczy, bo tego zapieczętował Ojciec, to jest Bóg. Powiedzieli więc do Niego: Co mamy robić, by czynić dzieła Boże? Jezus odpowiedział im: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli temu, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc: Jaki zatem znak czynisz, abyśmy ujrzeli i ci uwierzyli? Co czynisz? Ojcowie nasi zjedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im zjeść chleb z nieba. Jezus więc powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chleb Boży to ten, który stępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus zaś powiedział im: Ja jestem chlebem życia. Przychodzący do mnie głodny nigdy nie będzie i wierzący mi nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam, że widzieliście mnie. I nie wierzycie, wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, i przychodzącego do mnie nie wyrzucę na zewnątrz, bo stąpiłem z nieba nie, abym czynił swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w ostatni dzień. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy widzący syna i wierzący Mu miał życie wieczne, i ja go wzbudzę ostatniego dnia. Szemrali więc Żydzi przeciwko Niemu, że powiedział: Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili: Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak więc On mówi: stąpiłem z nieba? Jezus wtedy odpowiedział im: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę ostatniego dnia. U proroków jest napisane: Będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy więc, kto usłyszał od Ojca i został pouczony, przychodzi do mnie. Nie, żeby ktoś widział Ojca. Tylko będący od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, mówię Wam, wierzący mi ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi zjedli mannę na pustyni i umarli. Ten jest chleb z nieba, stępujący, aby nie umarł kto z niego zje. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś zje z tego chleba żyć będzie na zawsze, Ich chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może dać nam zjeść ciało? Jezus zatem powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam. Nie macie życia w sobie, chyba że zjedliście ciało Syna Człowieczego i napiliście się krwi Jego. Jedzący moje ciało i pijący moją krew ma życie wieczne i ja go wzbudzę ostatniego dnia. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem i krew moja jest prawdziwym napojem. Jedzący moje ciało i pijący moją krew we mnie żyje i ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca i ten jedzący mnie żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie tak jak ojcowie wasi zjedli mannę i umarli. Jedzący ten chleb będzie żył na zawsze. To mówił w synagodze Ucząc w kapernaum, wtedy wielu z jego uczniów, słysząc to, mówiło: Twarde to słowo kto go może słuchać? Jezus, wiedząc, że jego uczniowie narzekają na to, powiedział im: To was gorszy, a jeśli widzielibyście syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Ducho żywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja Wam mówię, są duchem i są życiem. Niektórzy z Was nie wierzą. Jezus wiedział od początku, kim są niewierzący i kim jest ten, który go wyda. Mówił też: Dlatego Wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie jest mu to dane od Ojca mojego. Odtąd wielu Jego uczniów zawróciło i z Nim nie chodziło. Jezus wtedy powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo odejdziemy? Masz słowa życia wiecznego. Uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Jezus odpowiedział im: Nie ja wybrałem Was dwunastu, jeden z Was jest diabłem. To mówił o Judaszu. Szymona i bo on zamierzał go wydać, będąc jednym z dwunastu.